Cześć wszystkim, witam w swoim miejscu w Centrum Rehabilitacji. Nawiązując do poprzednich filmików i do kilku nawet pytań co do translacji, ślizgów, przesunięć w stawie biodrowym i zainspirowany przez jedną z internatek, dzisiaj postanowiłem omówić na podstawie literatury i własnego doświadczenia klinicznego, czyli na pacjentach. Jakie rodzaje przesunięć, translacji napotykam w swojej praktyce klinicznej u pacjentów? Podzieliłem te, ten problem na dwa filmiki. Pierwszy film będzie dotyczył ślizgów, przesunięć, translacji, patomechaniki, zmiany napięć wokół stawu biodrowego, objawy i ból u, u poszczególnych pacjentów. Pierwsza translacja, jaką napotykam u pacjentów, to jest zaburzenie gry, Między pośladkowym wielkim a hamstringiem. Hamstring jest bardziej napięty, a pośladkowy, śledni, pośladkowy wielki ma tak zwaną amnezję. I teraz duży moment obrotowy hamstringa podczas wyprostu kończyny w stawie biodrowym powoduje przednie przesunięcie e, głowy kościół udowej w stawie rozciąganie przedniej części torebki i najczęściej jest to również powiązane z dezaktywacją, z inhibition, z wyłączeniem pracy mięśnia psoasa. Jeżeli chodzi o ten rodzaj, warto sobie uprzytomnić, że dotyczy to albo postawy swaybacka, albo ktoś na przykład jak biega, to toe off, czyli odbicie od podłoża następuje wy, przy wyprostowanej końcinie w, w stawie kolanowym, co powoduje nadmierne napięcie, zaangażowanie hamstringów, osłabia to pośladek, przesuwa obciążenie na, na, mięśnie, na mięśnie pleców. Może to być również związane u osób, które mają nadmierne przednie pochylenie. Miednicy, osłabiony brzuch, napięcie, osłabiony pośladkowy i zwiększone napięcie na hamstringu. Takie osoby najczęściej zgłaszają ostry, szarpiący ból z przodu stawu biodrowego. Przy teście Patryka może ta bolesność pokazać się. Pacjent pokaże punktowo ból z przodu stawu biodrowego. Drugi rodzaj przedniego przesunięcia stawu biodrowego dotyczy zwiększonego napięcia na grupie rotatorów tylnych. Kość krzyżowa, panewka, staw biodrowy, krętaż większy. Zwiększone napięcie na pośladkowym, średnim, na gruszkowatym, na zewnętrznych rotatorach Powoduje zmianę biomechaniki w stawie biodrowym i przesunięcie głowy w kierunku przednim, rozciąganie przedniej części torebki. Tu mamy przełaz idący góry od przodu, zaczyna się luzować. Tu jest zwiększone. I teraz tak, to można spotkać, szczególnie u mężczyzn, którzy chodzą typu Charlie Chaplin. U osób kilka razy spotkałem się teraz szczególnie kiedy dużo się siedzi przy biurku jak ktoś siedzi przy biurku z laptopem na kości krzyżowej nogi są ustawione w lekko w rotacji zewnętrznej takie osoby są narażone na permanentne zwiększanie napięcia na na grupie rotatorów zewnętrznych przesuwających staw biodrowy w przód. Podobnie jak w poprzednim przypadku, bolesność i tkliwość będzie z przodu, punktowa. Przy teście patryka rozciągnięta torebka stawowa z przodu. To jest drugi przypadek przedniego przesunięcia w stawie biodrowym. Bardzo ciekawe i interesujące tylne przesunięcie w stawie biodrowym: kość krzyżowa, staw biodrowy, panewka, krętarz większy, rotatory zewnętrzne wyluzowane, rozciągnięte, wyhamowane, ciasno się zaczyna robić z przodu torebki. Bardzo ciekawą i interesującą obserwacją jest psoas biegnący tu z przodu. On również może być na to warto zwrócić uwagę, może być osłabiony, dlatego że jeżeli kręta się, przesuwa tutaj delikatnie w przód, TFL ulega nadmiernemu napięciu i przesunięciu w kierunku przednim ze stabilizatora bocznego, zaczyna się przesuwać w kierunku przednim i zgięcie w stawie biodrowym i pierwszy krok Zaczyna być dominantem i wycisza wtedy psoasa. Na to trzeba zwrócić uwagę. Może trzeba będzie poluzować TFL, zacząć również aktywować e, psoasa przy, po rozciąganiu e, przedniej części torebki. Tego rodzaju tylne przesunięcie to najczęściej, tak jak się spotkałem, to są osoby. Z dominacją jednej kończyny, gdzie jest zwiększony zakres rotacji wewnętrznej, zwiększa się napięcie na torebce stawowej z przodu. Kopię ogródek non-stop stojąc na, na, na lewej kończynie. Takie przypadki u nas miałam. Kobieta, właśnie kopiąca, lubiąca pracę w ogródku, non-stop na lewej kończynie stała i miała bolesność wtedy z tyłu stawu biodrowego. I często zdarza się promieniowanie idące wzdłuż tylnej taśmy, ale najczęściej kończy się na, na poziomie kolana. Numer 4. Najbardziej dewastujące, fatalne i chyba najczęściej spotykane. Górne przesunięcie. Narysujmy sobie staw biodrowy w płaszczyźnie czołowej od przodu, spojenie łonowe, staw biodrowy i narysujmy wektor i przykurczmy przywodziciele. Głowa kości biodrowej zaczyna się przesuwać w kierunku górnym, zwiększając napięcie na stropie panewki, osłabiając boczne stabilizatory stawu, stawu biodrowego. W piśmiennictwie jest to wymieniany, Ten czynnik jako biomechaniczny jest wymieniany jako pierwszy czynnik prowadzący do atroplastyki stawu biodrowego. Pacjent te, z tego rodzaju zgłosi raczej ból rozlany w stawie wokół, w obszarze stawu biodrowego, będzie miał objaw, będzie kulał, jeżeli to będzie objaw po jednej stronie. Drugą rzeczą to będzie miał skrócony krok po tej stronie stawu biodrowego i generalnie będzie miał ograniczoną ruchomość we wszystkich praktycznie kierunkach. Taki pacjent wymaga długotrwałej rehabilitacji, bo poza przywróceniem równowagi tutaj w stawie biodrowym potrzebne będzie długotrwałe zwiększanie zakresu czy przywracanie zakresu ruchomości praktycznie we wszystkich kierunkach. Ciap. Koniec pierwszej części.